Nie wiem, czy wiecie, ale to jest ostatni wykład na tym kongresie. Potem są jeszcze nabożeństwa i kazania, ale z sesji wykładowej to jest chyba ostatni, dobrze mówię? A więc dostałem zezwolenie przedłużenia o 2 godziny. O, chyba się wkopałem. No dobra, nie. Do obiadu też mogę, wiecie. W klasztorach jak jedli, to ten, który pościł, musiał czytać. Bóg jest dobry, co wy na to? Bóg jest dobry i mówiłem o kilku rzeczach. Powiedziałem, że Bóg jest dobry, bo Bóg nas zbawił. Powiedziałem, że Bóg jest dobry, bo nas prowadzi. I chcę teraz powiedzieć, że Bóg jest dobry, 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 bo Bóg nas leczy. Amen. Bóg nas leczy. I ja wierzę w to, że Bóg jest lekarzem. Wierzę w to, że Jezus jest najlepszym lekarzem. I znowu powiem, wiecie, za każdym razem, kiedy pisałem, dlaczego Bóg jest dobry, momentalnie przychodziło mi do głowy, a jaka jest diabelska propaganda w tej dziedzinie. Zauważyliście, wcześniej mówiłem, jest taka. Tutaj diabelska propaganda już z siebie wychodzi dosłownie. On już sam nie wie, co chce powiedzieć. Bo z jednej strony mówi, że czasy cudów przeminęły, a z drugiej strony posyła fałszywych uzdrowicieli. Kompletne zamieszanie jest. Ale to jest dokładnie to, co chcieli wmówić fałszywi prorocy Eliaszowi, że nie będzie odpowiedzi, że ich jest więcej, że mają coś, czego on nie ma, ale przyszła odpowiedź i każdy, kto jedzie do Izraela i nie porusza się z tymi wielkimi wycieczkami, które zwiedzają jedno bałwanarium za drugim, ale idzie innymi tropami, to można wejść na tą górę, gdzie on był, zejść polną ścieżką w dół i tam zobaczyć stopiony piaskowiec. Piaskowiec nie jest łatwo stopić. On odpowiedział. On działa. Wiecie, nasz Bóg nie śpi i nasz Bóg nie zawodzi. On jest tym, który leczy. I czasami, jeśli chodzi o nasze oczekiwanie na chrzest z Duchem Świętym albo właśnie na uzdrowienie, to wiele ostatnio o tym z żoną rozmawiałem. To trochę przypomina mi takie czekanie, stanie na przystanku w krainie, gdzie dawno nie widziano autobusów. I stoją różni ludzie na przystanku i mówią, jedni mówią, wiecie, autobus jest, a drudzy mówią, no ja nie wiem, jest jeszcze na autobus, czy go nie ma. Inni odchodzą z tego przystanku, przestają wierzyć, że kiedykolwiek przyjedzie, bo przestają wierzyć rozkładowi, Słowu Bożemu. I różne grupy mają swoje poglądy. I jest takie zgrupowanie na tym przystanku, jest taka grupa, która mówi, wiecie, ja myślę, że autobus był tylko dla pierwszego kościoła, a my musimy chodzić z piechotą i zostały nam wspomnienia. I mówią, nie. My myślimy, że ten autobus jest dla wybranych, no ale to wtedy byłaby limuzyna, jeśli wybrani. Ja myślę, że Słowo Boże nie zawodzi. I w odpowiednim momencie Bóg ześle uzdrowienie. Na podstawie twojej i mojej wiary. I to, że stoję przed wami tutaj. Niektórzy, którzy mnie znają i którzy słyszeli, wiem, że w Bydgoszczy tu byli bracia, są bracia z Bydgoszczy. Tam dzieliłem się i w paru innych zborach. Przez ostatnie 2 lata opowiadam ludziom, co dla mnie Bóg uczynił. Chciałem wam też parę słów powiedzieć. Czy ponieważ Bóg ciągle działa, Bóg uzdrawia. I czasem właśnie takie jest to nasze oczekiwanie, że już nie wiemy, stanie się, nie stanie się. I my ludzie jesteśmy tacy chwiejni. Czasami mamy tak głowę napakowaną 5 na 8 od tej naszej wiedzy. A zwyczajnie zapominamy, że Bóg może. Amen. Bóg zwyczajnie może. Przypomina mi się, z innej książki czytałem świadectwo matki jednego z takich znanych teologów anglikańskich. To była starsza kobieta, już taka, wiecie, jeszcze tamto pokolenie. I rak zaczął pożerać ją całkowicie. I rak pożerał jej siły. Ból się przedłużał. Codziennie było gorzej, a więc w końcu szpital wypisał. Lekarz wyraźnie rodzinie powiedział, żeby ona sobie już w domu została. Przygotowali jej pokój. Przysłali pielęgniarkę do pomocy. I ona sobie siedziała w łóżku i zaczęła czytać Słowo Boże. Zaczęła wracać wspomnieniami do różnych chwil, kiedy Bóg do niej przemawiał. Wiedziała, że jej życie dochodzi do końca. I w pewnym momencie przeczytała i Duch Święty rozpalił ogień Słowa Bożego w niej. Doszła do tego miejsca, a takie znaki będą towarzyszyły.
tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. I wtedy przeczytała i aż jej resztka włosów na głowie stanęła. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. I ożyło to słowo. Wiecie, jak jest ze Słowem Bożym? Słowo Boże czasami, kiedy czytamy Biblię, to jakiś werset, jakiś rozdział, jakaś księga jest taka trochę jak takie siano, taka sieczka. Tak żujemy, żujemy, żujemy. Jak mu żuje i nie rozumie. I nagle Bóg do tego podkłada ogień. Bum! I jak miecz się staje w naszym ręku. Jak ogień przed nami się staje, ożywa. I to w niej tak ożyło. I położyła rękę. I zaczęła się modlić o swoją chorobę. I Bóg całkowicie ją uzdrowił. Ale przyjechał jej syn. D.R. Hub i T.D. z teologii anglikańskiej. I ona biegnie, mówi: synu, przeczytałam z Ewangelii Marka 16 rozdziału. Na ręce chorych kłaść, będą ręce na chorych kłaść i będą uzdrowieni. A syn tak na nią spojrzał: mamo, mama wybaczy, ja nie chcę mamy rozczarowywać. Ale ten fragment Ewangelii według nas nie jest oryginalny. Został dopisany potem. A więc cieszę się, mamo, że znalazłaś ukojenie w bólu, ale nie miałbym wielkiej nadziei. I ona tak spojrzała na tego swojego syna i mówi: chłopie, wiesz co? Jeżeli dla mnie ten nieoryginalny fragment mógł tyle, to co dla ciebie może cała oryginalna reszta, jak zaczniesz czytać? Aleluja. Co dla ciebie może? Synu, Bóg mi to dał. I to jest nasza siła, że musimy wierzyć w Słowo Boże. Wiecie, diabelska propaganda będzie różne rzeczy mówić. I chwała Jezusowi, bo kiedy Jezusa zaczynamy chwalić, to wszystko się zmienia. Religia czasami tak zagmatwa wszystko, tak obciąży wszystko, że właśnie nie widzimy tego. Trzeba tego Bożego wybuchu, wiecie. To jest tak, jak pamiętacie, kiedy Jezus szedł do świątyni, to jak szedł do świątyni, to nie zaczął od nabożeństwa, tylko od kija. Musiał wziąć kija i powyrzucał tych handlarzy ze świątyni. I jeśli będziecie uważnie czytać ten fragment Słowa Bożego, zobaczycie, że kiedy już powyganiał ich, wtedy przystąpili do niego kto? Biedni, chromi, chorzy, doświadczając Bożej mocy, chwaląc Jezusa, tylko Jezusa. Wszystko zostało usunięte. W Nim odnaleźli wszelką odpowiedź, wszelkie uzdrowienie, wszelki ratunek. Mając Jezusa mamy wszystko. Mając Jezusa mamy wszystko. I wiecie, Bóg nie pozwoli nam się wsadzić do jakiejś probówki i badać, i pod mikroskopy go brać. Bóg mówi: mając mnie masz wszystko i nie musisz nie wiadomo co z tym robić. Nie musisz nam manipulować, nie musisz, wiecie, my nie musimy tak długo się modlić, aż się Panu Bogu zrobi żal. Bóg cię kocha. I odpowiedź Jezusa jest zawsze pełna cudów. Wiele cudów jest naokoło nas. Wiecie, jak wygląda? Jedni mówią trzmiel, inni mówią bąk. Zgodnie z nauką i z aerodynamiką niemożliwe jest, żeby bąk latał. Tylko jest problem, on o tym nie wie. I lata sobie. Krabom odrastają wyrywane nogi. I im odrastają, bo one o tym nie wiedzą, że to jest niemożliwe. Bo są częścią Bożego stworzenia. I po prostu Bóg to czyni. I nie trzeba, nie wiadomo, wiecie, jak wytupywać tego. Ja pamiętam takie świadectwo jednej rodziny, wiecie, u nich dziecko zachorowało bardzo, bardzo ciężko. I oni, jak to ludzie, którzy są w problemie, wzywali różnych ludzi. I przyjechała też grupa pastorów i oni tupali, krzyczeli. Ciotka musiała uspokajać dziecko, bo ono nie wiedziało, co się dzieje. Bo oni tak byli głośno. I dobrze czasami, kiedy jesteśmy głośno, ale tam to nie zadziałało. Bo to nie chodzi o to, jeszcze raz mówię, że się Panu Bogu nas zrobiło żal, żeby było głośno albo cicho. To gdzieś jest na innej płaszczyźnie, którą musicie odkryć w waszym chodzeniu z Jezusem. Bo przyszła jedna starsza siostra, pomodliła się i uruchomiła proces, który zaczął Jezus na krzyżu Golgoty. Ranami i sińcami zostało dziecko choroby wyrwane. Przez modlitwę pełną wiary. Bez krzyku. I bo tam, gdzie Jezus jest chwalony, gdzie Jezus jest uwielbiony, wierzę, że zawsze się objawi.
Nie zawsze tak, jak nam się to wydaje. Moje uzdrowienie było zupełnie inne, niż mi się wydawało. Ja myślałem, że uzdrowienia inaczej wyglądają, niż moje było. Jeden z moich przyjaciół, jeszcze powiem, pastor, którego znam, nie wiem, czy sobie życzy, żebym używał jego imienia i nazwiska, więc nie będę używał. Miał 7 lat, kiedy zachorował na raka. 7 lat, słuchajcie. Dyrektor przyszedł ze szkoły, to jest Amerykanin, tak powiem tylko. Przyszedł dyrektor ze szkoły do jego rodziców z lekarzem, bo lekarz się bał rodzicom powiedzieć prawdę i poprosił dyrektora, żeby śmielej się czuć. I mówi, zabierzcie chłopca ze szkoły, jego nie ma sensu uczyć czytać. To i tak już nie będzie potrzebne. I ojciec siedział, jego ojciec był pracownikiem fizycznym, taki wiecie, z tej starej daty, Amerykanin, twardy chłop, ale to go złamało. Mama wyszła do pokoju i on żyje. I opowiada, mówi, rodzice byli załamani i ojciec wziął post. Wypisali go ze szkoły, siedział w domu, bawił się z kurami, chodził do lasu. Nikt już nic od niego nie chciał. Wiedzieli, że kiedy choroba rozpocznie kolejny atak, to będzie 3 miesiące i będzie po wszystkim. I ojciec wziął post i postanowił, że będzie pościł 40 dni, aż Bóg da mu odpowiedź. I zaczął błagać Boga, żeby mu nie zabierał dziecka. Po 40 dniach postu zszedł ze strychu. Gospodarstwo stało zaniedbane. I zobaczył, że dziecko jak było chore, tak jest chore. I nie było żadnej odpowiedzi. I siadł przy stole. I żona mu zrobiła taką nalewkę popostną, żeby zaczął jeść. I mu podsunęła na talerzu, wiecie, tą nalewkę. On tak siedział przy stole, wziął tą łyżkę. Miał już jeść tą nalewkę. I tak spojrzał na tego swojego syna. Spojrzał na Duke'a. On tak siedzi przy stole, 7 lat miał. Chudy, sterczą mu kości policzkowe, oczy. I patrzy na swojego syna, wiecie, i odsunął ten talerz. I wyrżnął tym talerzem o ścianę. I się rozpłakał, wstał i wyszedł. I powiedział, idę pościć drugie 40 dni. I kiedy wychodził i otwierał drzwi na strych, dziecko zaczęło krzyczeć, bo nowotwór całkowicie zniknął. On odniósł zwycięstwo w bitwie. Przyszło zwycięstwo i Jezus wszedł w taki sposób, który w ogóle nie przypuszczał. Dziś ten człowiek usługuje. Wiecie, to jest coś cudownego, co Bóg może z nami robić. Ja w mojej chorobie doświadczyłem słów, które kiedyś wypowiedział George Miller, że jeżeli damy Bogu wszystkie kawałki naszego rozbitego serca, to może naprawdę coś cudownego z tego jeszcze skleić. W 2007 roku położyłem się na grypę do łóżka. Myślałem, że mam grypę. Leżałem, żona mi cały dzień usługiwała, przynosiła mi herbatki, pomarańcze. A ja leżałem i czułem się coraz gorzej. Na następny dzień już tylko leżałem i herbatę, którą przyniosła rano, przestała do wieczora. Pomarańcze, które przyniosła rano, stały do wieczora. Potem minęła noc, potem następny dzień. Znalazłem się na podłodze. Nie wiedziałem, jak wejść do własnego łóżka. Zaczęło być coraz gorzej. W końcu zasnąłem w sen. Nie wiedziałem jeszcze wtedy, że to jest śmiertelna śpiączka. Że to jest końcówka. Później się o tym dowiedziałem. Przyszedł lekarz, dał mi zastrzyk i wezwali pogotowie. Lekarz z pogotowia obudzili mnie i ja stałem, wiecie, nie wiedziałem, gdzie jestem. Wiedziałem, że jestem w domu, ale miałem coraz większe luki w pamięci. I lekarz przy mojej żonie się mnie pyta, w jakiej miejscowości pan mieszka? Ja mówię... Nie wiem. Nie wiem, daj pan pomyśleć. A jakim autem pan jeździ? No nie wiem, chyba czerwonym. Ale nie jestem pewny. Wiecie, ja pamiętam twarz tego człowieka. Pamiętam markę karetki, Renault Trafic. A nie mogłem znaleźć pewnych rzeczy. Stałem w nocy, wywróciłem się, ponieważ chciałem iść do łazienki, ale nie mogłem sobie przypomnieć, jak się zapala lampę. Wiedziałem, że to się zapala, tylko jak się to zapala? Zapomniałem, że to trzeba nacisnąć. Było coraz gorzej. Znalazłem się w szpitalu. Stan pogarszał się. Zaczęły się sterydy, pompowanie, łóżko, coraz większy, wiecie, odlot. Przyszedł nowy rok. Ja patrzę przez okno, a mój syn się pali. Płonie i krzyczy. Poleciałem do żony. Żona patrzy, mówi, nic się nie dzieje, dzieci się bawią. Chodziłem, wiecie, po domu jak szaleniec.
nie odróżniając prawdy, nie odróżniając niczego. Dzieci przyszły, żebym poczytał Słowo Boże. Podniosłem Biblię, zacząłem czytać, ale nie mogłem jej utrzymać. Oblewałem się herbatą, którą piłem. Zajść do kuchni po herbatę i wrócić, to było ponad moje siły. Żona mi musiała usługiwać. Zajść do łazienki, przygotowywałem się pół godziny przed potrzebą, a potem wracałem pół godziny do łóżka. Wykończony. Coraz gorzej, coraz gorzej, coraz gorzej. Miesiąc mijał. Kolejny czas mijał. Wiedziałem, że jest coraz gorzej. I w końcu wiedziałem, że przyjdzie czas odejścia. Któregoś dnia lekarz mówi, wiesz, czasem ludzie idą na rentę jeszcze. Nie, Boże, jaka renta? Jak to jest, Panie? Ja mam czwórkę małych dzieci. Jaka renta? Ale wiecie, coś zaczęło we mnie żyć. Leżąc w szpitalu, usłyszałem w nocy jakieś dziecko, jak płacze. Strasznie się darło, jakiś zabieg robili. I nie mogłem spać w ogóle. Wiedziałem już, że mam zapalenie opon mózgowych. Przynajmniej tak wtedy myśleli. I pielęgniarki, jakiś tłum pielęgniarek przebiegł korytarzem. Biegli gdzieś ratować kogoś. I wtedy przyszła pieśń. Stara pieśń, nie wiem, kto ją napisał. Śpiewana kiedyś w kościele. Podniosłem rękę. Podniosłem drugą i zacząłem śpiewać na moim posłaniu. Byłem sam, odizolowano mnie od innych pacjentów. I zacząłem śpiewać, Tyś jest garncarzem. Jam gliną jest. I zacząłem się modlić, rób co chcesz. Ale obiecuję ci jedną rzecz. Nie umie ci tak jak Piotr obiecać, że wytrwam wiernie, bo moja wiara jest byle jaka. Ale obiecuję ci jedno, nigdy nie będę miał pretensji, że mi wszystko wysiada w moim organizmie. Ponieważ były chwile, kiedy mogłem ci lepiej służyć, ale nie zajmowałem się tym, co trzeba. Teraz przyszedł czas, kiedy muszę z pokorą przyjąć swój los. I nigdy nie będę miał żalu, bo wiem, że mnie kochasz. Wiedziałem, że Bóg jest dobry. Chociaż byłem strasznie wystraszony bardzo tym, co się dzieje. Wróciłem do domu, mijały miesiące, przyszło lato, wakacje. Dwa razy w całe wakacje z dziećmi byłem nad rzeką. Bo nie miałem siły. Próbowałem więcej głosić. W lipcu wygłosiłem 27 kazań. Po kazaniach żaden pastor nie wiedział. Nie jeździłem na obiady z pastorami. Nie dawałem się nigdzie zaprosić. Uciekałem zaraz po kazaniu do pokoju. Brałem leki i zaczynałem zasypiać. Potrafiłem zasnąć w niedzielę o 12. Budziłem się o 4. Całą noc chodziłem. Coraz gorzej było. Wróciłem do domu. Przyszła jesień. W nocy obudziłem się i słyszę, że serce mi bije i nagle poczułem, że serce mi stanęło. Zrywałem się, myślę, jak może człowiekowi serce stanąć. Ale słyszę, ruszyło. Rano poszedłem do żony. Nie wiem, czy mi się to wydawało, czy nie wie. Czy to jest choroba, przy której nic człowiek już nie wie. Ludzie zaczęli mi różne dziwne rzeczy mówić. Zaczęli mówić, słuchaj, może jesteś opętany. Może coś nie tak. Ja nie wiedziałem już, co z sobą zrobić. Ja nie wiedziałem, gdzie jest prawda. Dzisiaj człowiek kiwa, tak, nie, ale wtedy się nie wie. I leżąc w łóżku, przyszła mi do głowy taka myśl. Gdybym wezwał starszych zboru i zadzwonił jeden z naszych braci ze zboru katowickiego i mówi, słuchaj, wiem, że jesteś chory i modlę się o ciebie i tak ci tylko chciałem od serca powiedzieć. Może byś wezwał starszych zboru. Ja mówię, chłopie, ja o tym właśnie myślę. Wiesz, ja nie wezwałem do tej pory starszych zboru, bo zawsze ja byłem starszy zboru. Oni przychodzili, mnie odwiedzali, ale nigdy nie wezwałem z olejem. Wtedy to zrobiłem. I przyszli. I pamiętam, moja żona przyniosła olej. I jeszcze mówi do kaznodziei od nas ze zboru, do brata Jagnickiego. Mówi, słuchaj, chyba z Izraela. On mówi, nie wiem, czy z Izraela, czy nie. Wiem, że Bóg będzie działał. I podnieśli mnie z łóżka. Tu wiem, że mogę nazwiskami nawet mówić, bo się bracia zgodzili, żebym świadectwo mógł opowiedzieć. Brat Janusz Dworak i Janusz Szemrajda, starsi zboru w Chełmie, podnieśli mnie i trzymali. Byłem trochę większy jak teraz. Gacie na mnie wisiały. Nie mogłem ustać, nogi mi się chwiały. I stałem, a brat Jagnicki wylał olej na rękę i powiedział, w imieniu Jezusa przywracam cię do służby pańskiej, pastorze. I tamtego dnia pierwszy raz zacząłem się śmiać. Siedzieć do 11, napiłem się kawy pierwszy raz od długiego czasu.
Opowiadaliśmy sobie wspaniałe rzeczy. Na drugi dzień wziąłem prysznic i pojechałem osobiście samochodem do fryzjera. A dzień później byłem w zborze. I wyszedłem, cały zbór się o mnie modlił. Widzicie, co znaczy mieć zbór? Pastorom się czasem wydaje, że to oni. Nie, to my jesteśmy Kościołem. Wszyscy jesteśmy Kościołem. I kiedy wyszedłem za kazalnicę, zbór zaczął klaskać. I klaskali, 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 a ja stałem i płakałem. I potem właśnie przyszło to lato. Zacząłem usługiwać, głosić, zużywać siebie, ale coś się w środku źle działo. Myślę sobie, nie, no jestem uzdrowiony przecież, ale z drugiej strony czułem, że coś nie tak. Jeszcze dałem radę przyjechać na synod naszego kościoła, pojechałem. Po synodzie uciekałem. Chodziłem nieprzytomny, nie mam pojęcia, co się na tym synodzie działo. Ledwie na niego dojechałem. Wziąłem pokój w hotelu i spałem. Synod się skończył, ja tam zostałem, bo nie mogłem sobie ze sobą poradzić. Nie miałem siły wrócić do domu. Wsiadłem w auto i jak nieprzytomny wróciłem do Chełma. Spędziłem parę nocy w domu i czułem w nocy, że wiedziałem, że to jest koniec. Poszedłem pożegnać się z moją żoną. Zacząłem źle mówić, zaczął mi się język plątać. Niewyraźnie mówiłem. I któregoś dnia obudziłem się rano i mówię do żony, jadę do mojego przyjaciela, jest lekarzem. Jadę do niego mu powiedzieć o wszystkim, bo dostałem SMS-a od mojego lekarza. I wtedy miałem do niego jeszcze pretensje, napisał mi w SMS-ie, już dłużej nie mogę cię leczyć. Tak cię rozwaliło, że ja już ciebie nie pozbieram. Dopiero później mi inni lekarze powiedzieli, ile pokory trzeba, żeby napisać takiego SMS-a do pacjenta. Ile prawdy trzeba. Wtedy miałem żal do niego. I wsiadłem i pojechałem na południe Polski. Zrobiono mi badania. Ale ja czułem, że jest coś jeszcze. Leżałem. Coraz gorzej mi się mówiło. Coraz gorzej myślało. Pod Katowicami uszkodziło mi oczy. Jechałem tak, jakbym przez szybę taką zakopconą, wiecie, patrzył. Napis Katowice nad autostradą. Widziałem jak sprayem tylko kreskę białą. Nie mogłem już odczytywać liter. Po światłach. Pochodzę stamtąd, więc dobrze znam drogi. Wiedziałem, gdzie skręcić na skoczów i tak dalej. Dotarłem na południe. Jadąc za światłami, wysiadłem z samochodu i padłem. I czułem, że mogę nie dożyć następnego dnia. I wtedy po raz pierwszy po wielu latach małżeństwa powiedziałem do mojej żony. Czuję, że przyszedł czas, żeby się przed Tobą wyspowiadać. Bo nie wszystko w moim życiu jest takie, jak powinno być. Zacząłem robić przed Bogiem rachunek sumienia. I zrozumiałem, Mirosław Kulec, jesteś plotkarzem. Wiele razy plotkowałem o wielu ludziach z naszego kościoła i innych. Mój język śmiało mlął. A teraz przyszedł czas, żeby to powiedzieć. Mirosław Kulec, jesteś oszczercą. I przypomniałem sobie swoje głupie mowy, które wydawały mi się czasem bardzo nawet radykalne. A teraz w obliczu Boga Wszechmogącego byłem głupcem, który mógł tylko się kajać. Przypomniałem sobie, wiecie, to nie tak, ja nie miałem grzechów typu, że musiałem żonie wyznawać, słuchaj, miałem kochankę, mam pół litra za tapczanem. Nie takie. Ale przypomniałem sobie wiele razy, kiedy nie używałem mojego życia tak, jak Bóg chciał. Moja żona tu siedzi, słucha tego. Nie każdemu doradzam spowiadanie się swojemu partnerowi. Róbcie tylko wtedy, kiedy to jest mądry i dobry człowiek, który wie, że Bóg odrzuca wyznanie grzechy jak wschód od zachodu słońca. Nigdy więcej do tego nie wróciła, ale tamtego dnia mi powiedziała, ja płakałem, jakbym się urodził. Ktoś powie, pastor? Tak, pastorzy grzeszą, nie wiem, czy wiecie o tym. Pastorzy to też ludzie. Przynajmniej ja wiedziałem, że Bóg ma mi wiele do zarzucenia. Chociaż tak jak mówię, nie były to takie grzechy, które przywykliśmy potępiać jako grzechy. I moja żona mi powiedziała tylko jedno, odpuszczam ci. I w imieniu Jezusa dała mi wybaczenie. Na drugi dzień moje badania zaczęły się polepszać. Zacząłem wracać do sił. I uwierzcie mi, że nie jestem słaby. Znowu, jeszcze trochę zostało do naprawienia. Okulary zostały na nosie. Trochę mniej włosów. Ale pierwsze badania pokazały uszkodzenie serca, uszkodzenia na skórze, uszkodzenia wątroby.
mam 100% zdrowe serce i wątrobę. Bóg mnie przywrócił. Wiecie, to jest długa, długa historia, ale czymś cudownym jest, kiedy Pan zbiera wszystkie kawałki naszego serca. Bóg jest dobry, bo jest lekarzem, amen. Oddajcie Mu chwałę za wszystkie uzdrowienia, za wszystkie, nawet te, których jeszcze nie oglądacie. Chwała Jezusowi. I jeszcze wiecie, czemu Bóg jest dobry? Bóg jest dobry, bo zaopatruje. I znowu powiem, oficjalne stanowisko diabelskiej propagandy jest takie, Bóg chce ci coś zabrać. Bóg chce coś przed tobą ukryć. Bóg nie chce, żebyś miał wszystko, co ci się podoba. A wy chcecie, żeby wasze dzieci miały wszystko, co im się podoba? Widzieliście to kochane sweetie, co tu biega, różowe, moją córeczkę. Jakby do mnie przyszła i mówiła, tatusiu, kup brzytwę. Ja bym jej nie dał. Nawet gdybyście powiedzieli, że mam złe metody wychowawcze. Bóg nie wszystko nam da. Oficjalne stanowisko diabła mówi, Bóg coś przed wami ukrywa. Bóg nic przed nami nie ukrywa. Wszystko, co ma, dał, łącznie ze swoim synem. Ale nie wszystko chce nam dać w tym czasie. Wiecie, Ewangelia nie jest Ewangelią sukcesu, a tym bardziej nie jest Ewangelią klęski. Jest Ewangelią zwycięstwa w Jezusie, gdzie mamy w Nim wszystko, co nam do życia, szczęścia, istnienia potrzebne. I w oczach ludzi to może wyglądać jak klęska. Czy Golgota wyglądała jak zwycięstwo? Czy życie apostołów wyglądało jak zwycięstwo? Jedni ścięci, drudzy obdarci ze skóry, przycięci piłą, ścigani, czy wyglądali jak zwycięzcy, a odnieśli zwycięstwo? Ludzie tamtych czasów wielcy myśleli, że to oni są kimś. Popatrzcie na tamtych cesarzy, władców. Patrzyli na Marię i mówili, wieśniaczka. Patrzyli na Piotra, jakiś Piotr, jakiś Paweł, wariat. Ale wiecie co? Dzisiaj ludzie noszą imię Maria, Piotr, Paweł, a na nasze psy wołamy Nero, Cezar, chodź do nogi. Tyle z nich zostało. Chwała Jezusowi. Bóg daje zwycięstwo. Nie zawsze to od razu tak wygląda. Ale powiem wam, im więcej rzeczy Bóg może prosić od was, tym mniej rzeczy wy będziecie prosić od Boga. Bo kiedy On coś prosi, kiedy On czegoś chce, nazwijcie to jak chcecie, prosi, żąda, relacja miłości, ja wierzę, że to jest. Kiedy Pan czegoś chce i to robimy, to nie ma piękniejszego miejsca w życiu człowieka niż miejsce, gdzie jest w woli Bożej. Co wy na to? Być w woli Bożej to jest wszystko. Słuchajcie, myśmy z żoną przyjeżdżali do Polski, ludzie nam różne rzeczy mówili, wierzący nas zawsze błogosławili, ale wiecie, no w świecie to różnie patrzyli, wariat do Rosji pojechał. Ja wiedziałem jedno, mówiłem to nieraz ludziom, nie płaczcie nade mną, bo wy jutro idziecie na pierwszą zmianę, a ja wsiadam w pociąg do Moskwy, a z Moskwy mam samolot do Aszchabadu. I za 3 dni wy będziecie mieć środę i będziecie mówić jeszcze czwartek i piątek, a ja będę głosił Ewangelię w Aszchabadzie. I nie muszę mieć tego wszystkiego, co macie. Świat pytał, no a segment? A auto? A mieszkanie? My to wszystko mamy. Chyba nawet, kochanie, mamy 2 segmenty. Mamy! I nawet nie chcemy segmentów. Wszystko mamy. U Boga wszystko w swoim czasie. Bóg nigdy nie daje kamienia, jak prosisz o rybę. Amen. Nigdy ci nie da skorpiona zamiast ryby, przepraszam. Nigdy kamienia zamiast chleba. Dał nam Syna swojego i udziela nam ducha i prowadzi nas tak, jak trzeba. I chcę was zachęcić, i chcę, byście wiedzieli, to nie jest tak, że przed wami stoi twardziel, który was zachęca słowem wiary, ale stoję przed wami, ponieważ wiele razy w tej słowie wiary zawiodłem. I wiem, że musimy się wzajemnie budować. Musimy wzajemnie posilać siebie, ponieważ wszystko, co mamy, pochodzi od Pana. Co my możemy dać Bogu? Zastanówmy się. To już była o tym mowa, o dawaniu. Ja pamiętam nasz zwyczaj jako dzieci, kiedy byłem jeszcze malutkim, malutkim chłopcem. Pamiętam, moja mama miała urodziny. Poszedłem do łazienki, wziąłem jej osobistą wodę kolońską, zapakowałem i z całego serca jej wręczyłem. A moja mama nie powiedziała, chłopie, spadaj, przecież to jest moje.
tylko powiedział, ooo, jaka piękna laurka, jaka piękna woda kolońska. Aż się rozpływałem, ile ja jej dałem. I my tak Bóg na nas patrzy. Co my możemy dać? Już było tu o Abrahamie. Bóg nam zawsze może odpowiedzieć, powiedział, Abrahamie, Abrahamie, zostaw. I to samo może powiedzieć do mnie i do ciebie. Mirek, Mirek, zostaw, choćbyś dawał to, co najcenniejsze. Zobacz, baranek zaplątał się w rzeczy tego świata i on będzie ofiarowany, mówi do Abrahama. Zobacz, baranek Boży, on w nim, w Jezusie, wszystko, wszystko zaspokojone, w nim, w Jezusie, on jest tym, kim ma być. Bóg zaopatruje i nie musisz chodzić w zazdrości, w pożądliwości. Wiecie, zazdrość jest rodzajem wyrażania niezadowolenia z Bożych decyzji. Jeśli masz w sobie zazdrość, to radzę ci nie siedzieć tu spokojnie, tylko wyznaj to jako grzech. Zazdrość jest tym, jak wyraża się grzech zwątpienia w Bożą dobroć. Zazdrość mówi nam, że Bóg jest zły, bo nie dał nam tego, co my chcemy. Pamiętam taką historię, ja lubię czytać historyczne książki. F.B. Mayer, jeden z wielkich kaznodziejów Nowej Anglii, jego Moody zaprosił, żeby był głównym usługującym na konferencji. Ludzie, wiecie, tłumy całe walili. Słuchać, brakowało miejsc. Kościół powstał, on głosił, był bardzo znany. I w to samo miejsce przyjechał Campbell Morgan. I jego kazania były takie, że całkowicie odwróciły uwagę od Mayera. I Mayer chodził struty. Ciągle było dużo ludzi, ale tam ile było ludzi. I jego to nie dawało mu spokoju. Przyznał się do tego, pisał o tym. Niewielu o tym wie, ale później to zaczął wyznawać. I mówi, przyszła do jego serca straszliwa zazdrość. I wtedy stanął przed decyzją. I Duch Święty zaczął mu pokazywać, jakie szanse ma zazdrość czy zawiść w sercu kogoś, kto przynosi w błaganiach i modlitwie tego, kto wydaje się lepszym i odnosi sukcesy. I Bóg mu mówi, módl się o niego i błogosław go. Jeżeli ktoś ma coś lepszego niż ty, jeżeli ktoś wygląda, że odnosi większy sukces niż ty, módl się i błogosław go, to zabije zazdrość. To zabija wszelką zawiść. Po latach Mayer się wyprowadził w innej miejscowości, nie pamiętam, pod Londynem gdzieś założył kolejny zbór. Znowu mnóstwo ludzi. I pewnego dnia usłyszał, że ten sam Morgan przyjeżdża obok. I chodził po gabinecie, miał dosyć. I mówił, on znowu tu będzie. I znów wiem, że będzie miał pełną halę. I zaczął pościć, był przerażony swoimi reakcjami. Zaczął się modlić i odniósł zwycięstwo w Jezusie. I zaczął się głośno modlić przed całym zgromadzeniem. I przed samym sobą, i przed duchowym światem wyznając, cytuję wam słowa jego modlitwy, które sam napisał. Panie Jezu, napełnij zbór Campbella Morgana, by był tak pełny, żeby już się nikt u niego nie mógł zmieścić, żeby do mnie przyszli. Piękne zwycięstwo odniósł. Amen, chwała Bogu. Cię zazdrość powoduje, że Pan Bóg się nam nie podoba, ale można ją pokonać. Bo Bóg jest wspaniały, jeśli chodzi o zaopatrzenie. Ja dawno temu odkryłem, że oszczędność nie jest wcale Bożą cechą. Oszczędność jest cechą świecką. Nie ma nic wspólnego z Bogiem. Wiecie, co jest boską cechą? Szafarstwo. Bóg daje tak, że świat mówi głupota. Bóg mówi, powiedz wdowie, niech ci da ostatni olej i ostatnie ciasto, niech cię nakarmi, a ja ją zaopatrzę. Szafarstwo jest Bożą cechą. To diabeł musi na jutro zaoszczędzić, bo nie wiadomo, czy będzie. A Bóg mówi, dawaj miarą pełną, natrzęsioną, nie bójcie się, jest Ojciec w niebie, bądźcie dobrymi szafarzami. Nie musicie, nie wiadomo, jak się trząść nad tym, co macie. Myślę, że mnie rozumiecie, o czym tutaj mówię. Boskie szafarstwo, ja nie mówię teraz o marnotrawstwie. To jest wyższy poziom niż jakaś ekologiczna oszczędność. 2 razy 2 jest tyle, ile Panu Bogu potrzeba. To jest szafarstwo.
I to jest prawda. 50 ml i 50 ml to jest 100 ml, tak? Wdowa miała troszkę tego oleju. Jeżeli masz 50 i nalejesz 50 i dasz prorokowi, to ile ci zostaje? Zostaje ci 100. To Pan Bóg powinien dostać Nobla z matematyki. Ale ja jakby dostał, nie przyjąłby. 2 razy 2 jest tyle, ile mu trzeba. Widzicie, dlatego ja się nie boję dziesięciny dawać. Było tu już mówione o dziesięcinie. Dziesięcina to nie jest obowiązek. Absolutnie bym nie powiedział, że ktoś, kto nie daje dziesięciny, nie ma szans na zbawienie. Bo to jest herezja. To w ogóle jest złe podejście od złej strony. W hebrajskim, wśród Hebrajczyków 10 oznaczało uświęcenie. 10 trzeba było, żeby ocalała i Sodoma Gomora, ale nie znaleziono. 10 jest tym, co jest uświęceniem. I kiedy daję dziesięcinę, to pomimo wszystkich rzeczy, nie chcę teraz nauczać dziesięcinie, bo to było i nie będę powtarzał kaznodziei, który to zrobił lepiej niż ja, ale powiem wam jedną rzecz, jeśli chodzi o uświęcenie. Kiedy wpłacam moje 10%, to moje 100% jest uświęcone przed Panem. Moja karta do bankomatu jest święta. Moja gotówka w portfelu jest święta. Moja własność jest święta. I zanim ktoś się tego dotknie, musi świętego Boga jeszcze zapytać o zdanie. Uświęcenie tu jest. I schodzę z tematu, bo ja zaraz, wiecie, jako kaznodzieja w wieczność przejdę tu. Bóg jest dobry. Po kolejne, bo nie zawodzi w niczym. Oficjalne stanowisko diabelskiej propagandy brzmi: jakikolwiek ból i wysiłek oznacza, że Bóg cię opuścił. A to jest nieprawda. Znalazłem kiedyś piękne słowa. Nie wiem, kto je napisał, autor nieznany, ale przypisałem sobie. Posłuchajcie. Zaznanie wielu cierpień jest podobne do znajomości wielu języków. Daje nam możliwość zrozumienia dużo większej ilości ludzi. To jest to, czego ja się nauczyłem w szpitalu. Ja zawsze chodziłem do ludzi do szpitala jako pastor. Przychodziłem do człowieka do szpitala. Masz tu jabłko w zęby, goździka, blessing, see you. Do widzenia. Teraz inaczej. Przychodzę, patrzę, jak wwożą wózki z obiadem. Znam ten zapach, wiem, co on czuje. Ostatnio odwiedzałem człowieka, jak przywieźli wózek z obiadem, wstałem, podniosłem mu oparcie. On mówi: o, chyba byłeś w szpitalu. Ja mówię: pewnie. Siedziałem, patrzę, godzina minęła, nie wiem kiedy. On mówi: idzie wieczór. Tak się boję. Ja mówię: wiem. Ja wiem, co to są te wieczory. Te noce, kiedy słyszysz te wrzaski. Słychać krzyki z innych pomieszczeń. Kiedy słychać ten bieg, słychać przyjeżdżające karetki za oknem. Ja wiem, w jakim ogniu idziesz. I jeżeli ja wiem, to ile bardziej Jezus wie. Cierpienie nauczyło mnie języka ludzi, których wcześniej nie znałem. Kiedy przejeżdżam samochodem, widzę w wielkich miastach wielkie szpitale. Kiedyś to były wielkie budynki. A dzisiaj nieraz do dzieci mówię: wiecie, za tymi oknami być może nasz samochód na drodze śledzą oczy, które by dały wszystko, żeby być na tej ulicy. I nie mogą być. Tam jest inny język, inna rzeczywistość, inny porządek dnia, inna codzienność. I wiem, że musimy się uczyć. Bóg jest dobry, nie zawodzi w niczym, ale musimy się uczyć i dlatego czasem będzie nam pod górkę. Amen. Idę dalej, bo nie skończę. Bóg jest dobry, wiecie czemu jeszcze? Bo jest zawsze obok. Jezus jest zawsze obok, co wy na to? Amen. Cię oficjalna propaganda mówi: jesteś sam, Bóg się na ciebie gniewa. Czyli w ogóle religia bez Boga doprowadza ludzi do śmieszności, wiecie o tym? Ja nie rozumiem, kiedyś byłem w takim kościele, gdzie oni nauczają, że czasy cudów przeminęły. Języków już nie ma, cudów już nie ma. Ja sobie myślę, po jakiego, po co oni mnie potem proszą, żebym ja się o nich modlił? No to co Bóg ma zrobić w związku z tym, skoro już przestał robić? Religia doprowadza ludzi do śmieszności, bo jest w nich coś, w co sami nie wierzą, ale im religia nie pozwala tego wyrazić. Ja słyszałem kiedyś taką anegdotę o takim klasztorze,
Jeszcze był klasztor z regułą całkowitego milczenia, ale raz w roku przy wigilijnym obiedzie przez losowanie jeden z mnichów mógł wypowiedzieć zdanie. I przyszła Wigilia i wylosował jeden i dają mu słowo, wszyscy słuchają. On mówi, kasza jest niedobra. Zużył swoje zdanie. Za rok Wigilia. Inny wylosował. Wszystkie słuchają, jeszcze rok czekali. Ta kasza wcale nie jest niedobra, jest dobra. Minął rok. Znowu wylosował jakiś. Wstaje, wszyscy słuchają, mówi, kłócicie się i kłócicie, zamiast porozmawiać. Religia robi z ludzi śmiesznych. Bóg jest obok i nie musimy się ograniczać. Bóg wie, co jest w twoim sercu. Bóg wie, czy kasza jest dobra, czy nie. Bóg wie, co potrzebujesz. Wiecie, Jezus taki nie był. Kiedy Jezus gdzieś przyszedł, to zwykli ludzie doświadczali wspaniałych cudów. Kiedy czytamy o nim, to dzieci się tak do niego pchały, że aż je chcieli wyganiać od niego. Zauważyliście? Ja się wcale nie cieszę, jak się dzieci mnie boją. Bo to znaczy, że jeszcze nie jestem całkiem do Jezusa podobny chyba. Jak je dotykam, mówię, ty kochane ono. Ja się boję. Ja chcę być, jak Jezus przychodził, dzieci mu wchodziły na kolana. Ale w tym samym czasie, kiedy szedł i demony spotykał, to pełzały, uciekały z podwiniętymi ogonami. Maluchy się do niego tuliły. Demony od niego uciekały. Prości ludzie byli błogosławieni. Skomplikowani ludzie odchodzili obrażeni. Wiecie, starczyło mu 5 chlebów, 2 ryby, żeby nam dać wielką lekcję, żeby nam powiedział, słuchajcie, wasze nic to dla mnie wszystko. Ja potrzebuję waszej biedy, waszego małego czegoś, żeby was ubłogosławić wszystkim, co mam. On chciał pokazać, że nasze ubóstwo, może nasza prostota, to, co mamy, a to nie jest wiele, że on może i tak wziąć i uczynić z tego wszystko. Amen. I wielu to udowadniało. A kiedy Jezusa braknie, to wtedy zaczyna się tak jak w tym klasztorze. Czy kiedyś jeden wielki kaznodzieja powiedział, że kiedy Jezusa braknie w kościele, to jest tak jak w Samarii, kiedy brakło chleba. Kiedy w Samarii brakło chleba, to ludzie zaczynali zjadać jedni drugich. Doszło do kanibalizmu. Kiedy w zborze braknie Jezusa, ludzie zaczynają gryźć siebie wzajemnie i kąsać. Kiedy nie ma go obok. A on jest zawsze i zawsze chce mieć z nami relacje. I kończąc już, i to jest moje zamknięcie, że Bóg jest dobry i wierzę, że teraz to dla Bożej chwały będą oklaski. Jezus przyjdzie wkrótce. Co wy na to? Amen. On jest dobry i przyjdzie. Ja wiem, że Jezus przyjdzie. Chwała Jezusowi. Jezus przyjdzie po swój kościół, po swoją oblubienicę. Zobaczcie wiadomości. Amen. Zobaczcie na wiadomości. Sypie się i wszystko wali. Dobra wiadomość, nie wiecie jak? Nasze się nie wali. Nasze stoi. Już ostatnie złote płytki wykładają. Jeszcze trochę. Chwała Jezusowi. Wiecie, diabelska propaganda mówi, nie przyjdzie. Hulaj dusza, piekła nie ma. Ja wiem, że On przyjdzie. Nic innego oprócz Kościoła nie czeka na Jezusa. Żadna firma, żadna korporacja, żadne inne coś, tylko Kościół jego na niego czeka. I przesłanie o powtórnym przyjściu Jezusa jest dlatego dzisiaj niepopularne. Wiecie, są kościoły, ludzie pojęcia o tym nie mają. Ja powiedziałem kiedyś ludziom z innego kościoła, że Jezus przyjdzie, oni mówią, jak przyjdzie? No kiedyś tam przyjdzie. Nie, ale to może być teraz. Zacząłem mówić o pochwyceniu Kościoła, o cudownych Bożych zapowiedziach. Oni nigdy nie słyszeli. Gdzie świadomość tego, posłuchajcie mnie uważnie, kiedy kończę teraz. Świadomość powtórnego przyjścia Pana uświęca Kościół. Kościoły, w których głosi się, że Jezus przyjdzie, to są kościoły, gdzie ludzie muszą sobie zadać pytanie co do swojego uświęcenia, co do swojego stanu duszy. To uświęca. Kiedyś wchodzę na jedno forum, a tam się żrą, słuchajcie, jak psy. Czy Jezus przyjdzie przed wielkim uciskiem, w czasie wielkiego ucisku, czy po wielkim ucisku? I czy tam patrzę, każdy ma argumenty, że nikim nie dam rady.
końcu sam nie wiem już. I chodzę, myślę, Boże. A ludzie z żeby stają, pytałem, pastorze, no jak to jest? To przyjdzie przed, w czasie, czy no, ja pastor, ja wszystko wiem. Chodzę z tym, chodzę i w końcu stanąłem przed zborem. Mówię do zboru tak, wiecie, ja to czytałem. Ja nie wiem, czy Jezus przyjdzie przed wielkim uciskiem, w czasie wielkiego ucisku, czy po. Ja wiem jedno, że nie muszę mieć racji, kiedy przyjdzie, ale chcę być gotowy, kiedy przyjdzie. Niech się kłócą inni. Ja chcę być gotowy, kiedy Jezus przyjdzie, a nie mieć rację. Jeśli przyjdzie przed wielkim uciskiem i będę stał przed wielkim Bożym tronem, to nie powiem, Panie, momencik, a ucisk? Nie, nie będę nic mówił. Chwała Bogu. Poza tym, co to jest? Wiecie, w jednych krajach ludzie są przekonani, że ucisk się już zaczął. Spytajcie wierzących z Małej Azji. Z Afganistanu ludzi spytajcie. Spytajcie wierzących z innych rejonów. Oni mówią, ucisk jest w pełni. Ja nie wiem, jak to jest. Nie będę wchodził w eschatologię, bo po prostu za mało mam tutaj. Ale wiem jedno, że ja nie muszę mieć racji, ale chcę być gotowy, kiedy mój Pan po mnie przyjdzie. A dla niektórych z nas to może być szybciej, niż nam się wydaje. Widzicie? Nie muszę mieć racji. Wiem jedno, że mam być częścią ulubienicy Jego Kościoła. Amen? I zawsze, wiecie, jedną rzecz nauczam od wielu lat. Że największa różnica między Kościołem i resztą, albo powiem tak, największa różnica między oblubienicą a nierządnicą, wiecie jaka jest? Oblubienica chce się podobać tylko jednemu, nierządnica chce się podobać każdemu. Oblubienica chce być święta przed nim jednym i chodzić jego, dla niego jednego piękna. A nierządnica chce taka chodzić, żeby się każdemu podobać, z każdym chodzić i wszystkim dogodzić. My mamy być oblubienicą. I moje decyzje muszą być takie, żeby się Jezusowi podobać, a nie każdemu podobać. Mój mentor, pastor Georg Tumaniu, który już nie żyje, zawsze mi mówił tak. Cieleśnie żyj tak, jakby Jezus miał nigdy nie przyjść. I tak nauczał Kościół. Cieleśnie żyjcie tak, jakby Jezus miał nigdy nie przyjść. Zasiejcie pola, wychowajcie dzieci, pracujcie uczciwie dla swoich firm. Ale duchowo żyjcie tak, jakby Jezus miał przyjść za 3 sekundy. Wyznawajcie grzechy, chodźcie w świętości i bądźcie zawsze blisko Jezusa. Amen. Ale róbcie swoje, póki tu jesteśmy. I powiecie, też jako ojciec rodziny, Bóg jest naszym ojcem. Nie chciałem, nie wyobrażam sobie, gdybym był tylko ojcem od kryzysów, chorób, nieszczęść i tata daj piątkę. Ja chcę coś więcej od moich dzieci niż tylko to. I Bóg chce mieć z wami wielką społeczność. Wiecie, kończę, bo nie skończę. Bóg chce mieć z wami taką społeczność, że czy to tu, czy gdziekolwiek was to na świecie złapie, przyjdzie ten dzień, zaświta ten wielki dzień, kiedy zabrzmi ta Boża trąba. Dla niektórych ta Boża trąba zabrzmi szybciej, niż nam się wydaje. Dla niektórych może w tym roku. Nie znamy dnia i godziny, ale znamy Jezusa i nie musimy znać dnia i godziny. Niech dni i godziny obliczają ci, co nie znają Jezusa. My wiem, że nie musimy się niczego bać. Świat się dzisiaj trzęsie. Boją się, słuchajcie, piątek 13, boją się. Czarny kot przychodzi ulicę, boją się. Kosmitów boją się. Ja zawsze ludziom mówię, zawsze to powtarzam. Jeśli boisz się Boga i masz bojaźń Bożą w swoim sercu, to nie musisz się bać kosmitów. Nie musisz się brać 13, niczego się nie musisz bać. Mówię zawsze ludziom, słuchajcie, mnie to może 13 w marcu 2013 w piątek 13 czarnych kotów przejść przez drogę. To ciągle jest mniejsze niż mój Bóg. Mój Bóg jest wspaniałym Bogiem. Mój Bóg nie patrzy w gwiazdy i nie mówi, Mirek, masz złą koniunkcję w gwiazdach. Mój Bóg mówi, Jego Słowo mówi, że kiedy to stworzył, to to było jakie? Dobre. Tam jest dla mnie dobra koniunkcja, bo w tej koniunkcji u góry tam jest jedna gwiazda, która świeci jaśniej niż słońce, mój Jezus. I nie muszę szukać nie wiadomo czego. Jeśli będzie w waszych sercach Boża bojaźń, jeżeli to nawet pomimo naszych niedoskonałości, upadków, zawirowań w życiu, On wam będzie nadzieją i posileniem. Amen. Uwielbimy Jezusa, wstańmy. Chwała, chwała, chwała Jezusowi. Panie, chcę przynieść Tobie to zgromadzenie na tym miejscu teraz, abyś, Panie, niektórych z nich dzisiaj zaprosił na osobistą audiencję.
aby nasze grzechy były przed Tobą wyznawane, aby nasze choroby dzisiaj musiały odejść, aby Duch Święty dalej wiał i chrzcił i dotykał. Proszę Ciebie, Panie, jeśli jest na tym miejscu ktoś związany grzechem, abyś zobaczył w górę, tam skąd się spodziewamy Ciebie, powracającego, i aby dzisiaj z wielką bojaźnią przygotował swoje życie, bo Ty nadchodzisz, mój Królu. Proszę Ciebie, błogosław tych, którym brakuje dzisiaj siły, którym brakuje wiary, którym brakuje już wszystkiego i nie wiedzą, gdzie pójść. Dziękuję Ci, że Ty jesteś odpowiedzią na wszystko, co nam potrzeba. Błogosławię to zgromadzenie w świętym imieniu Jezusa. Panie, chcemy przed Tobą stanąć teraz. Chwała Tobie. Amen.